Siemka widzowie, ostatni dzisiaj kawałek z wami, żeby porozmawiać. Oczywiście piękną ławeczkę, nie poprzekładałem, jak Jelonie się trzyma, nie poprzekładałem tych szczebelek, kurde, na odwrót, tak jak mówiłem, bo żartowałem wtedy. Nie słuchajcie, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, chciałbym podziękować widzowi, który mi dał mi, nie chcę jego imienia mówić ani nazwiska, bo nie wypada. Dał mi, dzisiaj przyszły mi te buty. Także słuchaj, dziękuję ci bardzo, przyjacielu. One do piłki boiskowej bez trawy się super się nadają. Pasują, od razu ci mówię, pasują, doszły do mnie. Także spoko. Spoko, właśnie je testuję. Troszeczkę wąskie w palcach, ale przynajmniej wtedy noga lepiej pracuje. Czyli stopa. Chodzi mi o stopę, nie? Łatwiej jest piłką operować. Nie? Także żeby nie było, drugi też jest. Bo jeśli ktoś pomyśli, że nie ma, że jest jeden, a dwóch nie ma. Także są dwa. Dziękuję ci bardzo, przyjacielu. Naprawdę doszły do mnie. No i co? Cóż, będę trenował. Trochę nadciągnąłem tylko mięśnie, nie? To mi jest ciężko nawet teraz strzelać. Dzisiaj trochę potrenowałem, ale to było chyba tylko 15 minut, bo nawet nie mam siły strzelać na. Po prostu naciągnąłem mięśnie. No ale to nic. Wziąłem sobie maści, damy radę. Noga mi jedna spuchła, druga spuchła, obydwie spuchły. Cyrk. Obydwie nogi mi spuchły. Bo się trochę pograło. Także jeszcze raz ci dziękuję, przyjacielu, za buciki. Jak widzisz, mam je na nogach. I wiesz, że to są twoje. Się świecą. Jak psu, nie wiem, wiesz, nie powiem co. Ale są zajebiste, nie? Naprawdę są... No, tak jakbyś grał stopą. I to jest fajne właśnie, no. Także jeszcze raz ci dziękuję, przyjacielu. Mam nadzieję, że będziemy mieli kontakt. Budowa trwa. Jak zwykle. Jak co dzień. Także jeszcze raz ci dziękuję. Jutro prawdopodobnie będzie live'ik. Trzymajcie się i zdrowia wam wszystkim życzę i tobie też dziękuję.